Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Devil May Cry 2. Dobra, to power up. Zobaczmy, czy ja mogę w ogóle sobie coś wzmocnić. Mamy 13 tysięcy kuleczek. I tak się zastanawiam, co by właściwie pójść. Bo shotgun, czy te pociski, znaczy w sensie wyrzutnie rakiet, to chyba nie. Itemki. Możemy sobie kupić fioletową kulę. Ale wiecie co, ja bym chyba sobie ulepszył Rebelliona, żeby zadawać trochę większe obrażenia. Bo wydaje mi się, że miecz już jest chyba troszeczkę za słaby na ten etap gry. I niejednokrotnie walki trwają trochę dłużej niż powinny, więc myślę, że możemy sobie pójść w tego Rebelliona. A teraz zacznijmy misję. Kill me! That man is going to bring me the Arcana shortly. You will live to see that. That's just a piece of crap. Oh, Arcana. Here's another three for you. Crap like that doesn't interest me. But... your swan song will. No dobrze, i mamy walkę z Ariusem, który jest po prostu totalnie cienkim leszczem, który nie umie po prostu nic, nie? Jakby no popatrzcie, jaki on jest cienki bolek, nie? On jedyne co robi, to stawia sobie jakąś kurde tarczę. Możesz ją już zdjąć, gościu? O, dzięki, jestem ci wdzięczny. No, no i to właściwie jakby walka w pigułce cała, nie? Napięcie po prostu potężne, naprawdę. No gość jest tak cienki, że masakra. Zwłaszcza teraz jak sobie ulepszyliśmy... jak sobie ulepszyliśmy teraz już Rebelliona na trzeci poziom, to już w ogóle, nie? Zdaje mi się, że tą tarczę, synu, nie przedłużaj swojej agonii, proszę cię. Po prostu taki miał być taki, wiecie, z niego badass, taki totalny kozak, nie? Nie no, chłop sobie pali cygarek, ja go biję, nie? Ty, ja pierdzielę, to jest po prostu dno. To jest takie dno ta walka. Masakra. Gdzie ty jesteś, pecie? Nie no, chłop sobie siedzi w ogóle, nie, ja nie wiem, co tu się dzieje, nie? Po prostu to... masakra jakaś. Or I cannot transcend all living things. Too easy. You cannot win. Someone is holding you back. Forget about me. Kill Arius. Don't worry. I've got you. No, i na tym misja się zakończyła. Po prostu... no, walka nam zajęła zaledwie minutę, ja pierdzielę, po prostu emocje jak na... ja nie wiem już co ja mam mówić w tym let's playu, naprawdę. Dobra, zapiszmy i po prostu kontynuujmy. Dobrze, że ulepszyłem tego Rebelliona. Why did you save me? I was created by him. Every hero has a weakness. But the ritual was activated because of me. There's still time. We have until the sun is completely eclipsed. But how are you going to enter the building? The entrance is... where there's a will, right? Okej, misja 14. Nie ma co za bardzo chyba wzmacniać w zasadzie, ile mamy 8000 kul, to ja za 8000 to mogę sobie... no nic sobie nie mogę. Dobra, lecimy. Mission start od razu.
Nie ma co się patyczkować. Dobrze, i rozumiem, że ja powinienem ruszać niby w tę stronę, tak? Bo tak Dante mi pobiegł. Dobra, i teraz wiecie co, zaczyna się ten etap gry, w którym ja za cholerę nie mam pojęcia co robić, naprawdę. Po prostu będę totalnie na czuja leciał przed siebie, bo ta końcówka gry jest tak już bardzo, bardzo nieintuicyjna, że nie wiadomo o co tu w ogóle chodzi. Naprawdę, ja po prostu będę biegał przed siebie i będę liczył na to, że coś mi po prostu wyjdzie. No mamy jakichś przeciwników, ale... O, tu mamy aktywację czegoś, ale to za chwilę, bo Dante oczywiście nie umie uderzyć w kulę, tylko musi być przeciwnika. Dobra, może przetestujmy sobie trochę naszego rebeliona. Na te golemy na przykład. Ej, on zadaje sporo. O kurde, jaki tu damage teraz robi, ja pitole. No okej, w takim razie bardzo dobrze, że ulepszyłem sobie ten miecz na poziom trzeci. O, co jest? Możesz ty, kurde. Nie wierzę, golem mnie uderzył. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Dobra, zjedźmy szybko tych przeciwników. No i będzie trzeba właśnie tą kulę aktywować, ale powiem wam szczerze, tak jak mówię, teraz się zaczyna taki dziwny etap gry, gdzie wszystko jest bardzo nieintuicyjne i muszę przyznać, że zwłaszcza w jednej... Ile ich się tu jeszcze respi? I zwłaszcza w jednej misji, nie pamiętam, która to była, chyba 16, o ile mnie pamięć nie myli. Nie chcę mówić konkretnie oczywiście, co się zdarzy, ale jest po prostu tak bardzo nieintuicyjny moment, że nie wiadomo w ogóle o co tam chodzi. Ja tam błądziłem chyba godzinę. I powiem wam szczerze, że boję się tego momentu, bo naprawdę nie pamiętam zupełnie o co kaman, nie? I mówię, nieintuicyjne jest to bardzo, ale mam nadzieję, że jakoś tam sobie z tym po prostu poradzimy i tyle. Dawaj ją z tego. Dawaj tą głupią wróżkę z tego miecza. Nie ma to jakby wróżkę strzelać rakietami, nie? Ona wygląda jak jakaś taka przybita wróżka, nie wiem. Dobra. Teraz tak, ponaparzajmy sobie trochę w tego kloca. No dobra. Jakieś tam poruszanie się w demonicznym świecie się przyspiesza, coś tam, jakieś bzdety, nic nieznaczące, po prostu musimy uruchomić kolejną kulkę w zasadzie i to tyle. Tylko teraz weź znać tą kulkę. Tu trzeba oczywiście błądzić teraz po całej mapie. Dodam, że po strefie, w której już byliśmy oczywiście. No i... Cóż, trzeba będzie właśnie poznajdować takie kuleczki. No miejmy nadzieję, że faktycznie nie utknę, tak jak mi się wydaje, że utknę, bo... O, będzie lipa. Dobra. Poczekajcie, gdzie to może być ta kula mocy, no? Nie wiem, no raczej nie na dachu. Nie wiem, gdzie ja w ogóle polazłem. Ale dobra, tu się respią przeciwnicy, co może sugerować, że idę dobrze chyba. Nie wiem, ten teren jest tak rozległy, naprawdę. Weź tego szukaj. W ogóle żadnej blokady naturalnej nie ma. No ja mogę sobie to w ogóle przeskoczyć, nie, baja. No ja nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem, nie mam pojęcia, serio. Tędy może pójdziemy? Może tutaj coś znajdę? A ja zrobiłem kółko, what? Co? Bez kitu, ja zrobiłem kółko, nie? To może tędy? W takim razie... Nie wiem, o, tu mamy kulę. Tylko szkoda, że ta kula jest... gdzieś tam w powietrzu daleko. Dobra, ten leży. Pozbądźmy się jeszcze szybko tych kolejnych Andrzejów. Dobra. Tamten mam nadzieję, że padnie, który dostał rakietą. Okej. Dobra, pięknie. Mam nadzieję, że w miarę szybko ich się pozbędziemy. O nie, ja nie chciałem tu wchodzić. Czekaj, bo tam była ta jeszcze jedna kula.
No i cała walka od nowa, bo przecież nie można zrobić guzika od interakcji do drzwi, nie? Trzeba wchodzić automatycznie w te drzwi. Dobra, nie podchodźmy tam. No, żeby przypadkiem nie wejść po raz kolejny. Dobra, ten leży. Ja się zastanawiam w ogóle, jak ja tą kulę tam u góry ruszę, bo to trzeba naparzać mieczem. Nie wiem, no mam nadzieję, że jakoś dam radę. Bo skoro tam kula wisi, no to ewidentnie powinienem dać radę. Dobra, odsuńmy się od tych drzwi, żeby nie wejść tam przypadkiem. Dobra, i chyba wszyscy. Ja naprawdę muszę w ten sposób skakać? Oh, damn. Ja pierdzielę. Dante, uderz w to. Nie mogli dać tej kulki na ziemi po prostu, nie? Żeby życie było prostsze. Nie, no a gdzie tam? Pierdzielimy kulę na górę, co tam? Co nam szkodzi? Powkurzamy gracza jeszcze bardziej. Dobra, udało się. Okej, jeszcze większy ruch. Aha, i potrzebujemy jeszcze dwie takie kuleczki, żeby dostać się do demonicznego świata. Dwie kuleczki, powiadasz, no dobra. No to będziemy szukać. Okej, tu chyba nic nie ma. Tak, tu jedynie, że musi być tam jakaś droga. No dobrze, czyli musimy w takim razie ruszać, moi drodzy, i poszukać jeszcze dwóch kulek, ale nie w tej lokacji. No dobra, no skoro tu jedną uruchomiłem, to drugiej tu nie będzie dużo obok. Ale czekaj, czy ja tam widziałem... Tak jest, widziałem tam fragment niebieskiej kuli. W takim razie ja się spróbuję tam... ewentualnie dostać. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, jakie miałbym to zrobić, ale okej. Nie, dobra, kij w ten fragment. Po prostu znajdźmy przejście. A właściwie te kule. No dobra, tam byłem. Nie wiem, tutaj nie mogę wejść. Może spróbujmy jakoś pójść tędy. Tam coś na górze widziałem. Ale chyba za wiele mi to nie da. Nie wiem, może spróbujemy jakoś tędy. No nie mam tutaj tej kuli nigdzie. Ja nie wiem, czy ta kula może być na dachu, czy gdzie. Rzut kamery przecudowny, jak zwykle pomaga. Nie wiem, w ogóle tego nie widzę. Zupełnie, nie mam pojęcia, gdzie może być ta kula. A przypominam, że potrzebujemy jeszcze dwóch. Nie wiem, może się cofnę kawałek, może za daleko poszedłem. Nie wiem już sam, gdzie może być ta kula naprawdę. No bo tutaj byłem, prawda? I tu się respi ta... No właśnie, ta krwawa koza. Blood goat, ale... No nie wiem, tutaj to już byłem. Walki z przeciwnikami mnie nie interesują, bo to jakby no nie ma w ogóle potrzeby się z nimi klepać. Po prostu znajdźmy te kule, no i tyle. Ale mamy lekki problem, powiem wam szczerze, bo nie widzę w ogóle tych kul. Nie wiem, czy ta kamera może pomagać chociaż trochę. Być może tutaj będzie jedna kula, słuchajcie, bo to jest takie charakterystyczne miejsce. And? Będzie tu kula? Tak, mamy kulę. I przy okazji mamy jakiś nowy miecz. Nie jest potężny, ale ma... ma daleki zasięg, ale to mnie nie interesuje. Dobra, pozbądźmy się przeciwników, no i będzie trzeba poszukać jeszcze jednej kuli. Dawaj, Dante, siekaj szybciej. Dobra, poszło. Okej, na szczęście mi nie zniknęli.
On leży czy nie leży? Teraz leży, dobra, pięknie. Okej, dostał. O, uwaga. Kolejni nam tutaj wchodzą na głowę. Odpicuj ta się panowie, ja pierdzielę, kurde. Co wy sobie myślicie, że co, że wy mnie pokonacie? Ja jestem legendarnym pogromcą demonów, jestem son of fucking Sparda. A wy jesteście co, jakiś Brotono Monto to tancer, co to w ogóle jest? Jesteś nikim! Dawaj Dante, szybciej, szybciej, klepa ich tam. W ogóle widzę, mam jakiś amulet. Ciekawe, czy to się otworzy. Nope, chyba nie, a jednak. Dobrze, zgarnijmy sobie ten amulet w takim razie. Mogę pominąć tą scenkę, bo ona jest naprawdę, widzieliśmy już ją multum razy i ona zawsze jest taka sama. Mogę, nice. Dobrze. Czy ja dobrze widziałem? Poczekajcie. Healing Heart. O kurde, to mi bardziej leczy ten, witalność i przewraca Devil Trigger szybciej. No dobra, to sobie to przygarniemy. A teraz tak, ponaparzajmy w tą kulę, no i będzie trzeba znaleźć jeszcze jedną, ale ja za cholerę nie wiem, gdzie jest ta jeszcze jedna kula. Dobrze, czujemy znowu movement tam w tym demonicznym świecie, tak. I jeszcze tylko jedna kuleczka i będzie można się tam dostać. No dobrze, tylko teraz musimy tą kuleczkę znaleźć, a ja naprawdę nie wiem, gdzie ona może być. Coś ty Dante zrobił? Nie wiem, a tędy jakbym poszł... Tam coś się świeciuje. Czekajcie, coś tu w oddali widziałem świecące, ale... Nas chyba jeszcze nie było tu w prawo, co? Nie, tu byliśmy. Aj, karamba, i przeszliśmy w tym momencie chyba cały obszar, słuchajcie. Ja dalej nie znalazłem... Nie, no tutaj nie przejdę. To już jest uruchomione. Tutaj też nie przejdę. Nie wiem, gdzie spróbować się w ogóle udać. Czekajcie, tam widziałem... O, tu nas chyba jeszcze nie było. Nie, tu byliśmy też już. Nie wiem, no moment, no tutaj byliśmy, prawda? Kurde, ja nie wiem, gdzie może być ta kula, naprawdę. Co tam, na dachu gdzieś? Nie, no raczej nie, to by było bez sensu. Może za tymi drzwiami? Nie, nie da się z nimi interakcji podjąć. Nie wiem, obstawiam, że ta kula jest gdzieś tutaj, ale... No nie widzę jej w ogóle, no. Cóż za cudowna misja, naprawdę. Szuka jakiegoś gunwa po prostu na środku wielkiej areny. Bez żadnej podpowiedzi. Uwielbiam takie misje. Nie wiem, a tutaj na górze? Nie, no gdzie tam? Nie wiem, tego w ogóle nie ma. Nigdzie. No i zobaczcie, tu już robimy kółko, bo tutaj byłem. Także to ewidentnie nie jest to miejsce. Gdzie ja mogę sobie jeszcze zabłądzić? Wiecie, po prostu po ludzku chminie, gdzie mnie jeszcze nie było. No nie wiem, no tutaj wiem, że byłem, co prawda. Ale może zajrzyjmy tu jeszcze raz. Ale nie, to jest tylko to, ta kula w powietrzu daleko i tyle. Nie, no nie mam pojęcia bladego, naprawdę. Wiecie co, ja zrobię może cięcie i poszukam sam i spotkam się z wami, jak już to ogarnę. Dobrze, moi drodzy, witam was z powrotem. Jak widzicie, znalazłem to gówno zasrane. Ja pierdzielę, kto po prostu to projektował. Teraz, żeby nie spaść stąd. Dante, uderz to, proszę cię, a nie jakiegoś tam
kozę będziesz bił. Dobra, zabijemy go szybko. Miejmy nadzieję, że ta walka się zaraz skończy. No i ile was tu jeszcze? Po prostu każdy, kto tworzył tą grę, powinien zapieprzać na galerze obładowanej cegłami. Ja to w ogóle wpadł, żeby ukryć kulkę w tym miejscu. Tamte jeszcze były w miarę sensownie rozstawione, ale to coś? Pierdziele, wywalaj mi stąd ty. Kozo z otchłani. Co to w ogóle jest za nazwa potwora? Koza z otchłani. Albo otchłaniowa koza. Ja nie wiem, po prostu mam dość już tej gry, niech to się kończy. Także mówię, twórcy powinni zapierdzielać na galerze obładowanej cegłami. Oraz tutaj takie miłe pozdrowionka dla pewnej osoby, która mi poleciła tą grę w ramach Patronite'a. On również powinien zapierdzielać na galerze. Dobra, oczywiście tu żartuję. Dobra, możemy zawijać stąd. No, tak, możemy zawijać. Teraz trzeba się udać tutaj. Musimy się wrócić, moi drodzy, do tej śmiesznej rozgwiazdy, która w ogóle jest teleportem do demonicznego świata. Nie wiem, co jakby ma rozgwiazda wspólnego z demonami. Bym oczekiwał jakiegoś, nie wiem, portalu, jakiegoś epickiego przejścia. Nie, rozgwiazda. Co to jest w ogóle? Kto na to wpadł? Co trzeba mieć w bani? Wow, mamy fantoma. Wcale to nie jest boss z pierwszej części skopiowany żywcem. Nie, absolutnie. Tylko w tej części jest po prostu idiotą. Taka jest różnica. A ja go nie umiem trafić, bo jestem jeszcze większym idiotą od niego. No Dante, sieknij go. Czemu w ogóle tak ekran się dziwnie rozmywa, jak się bijemy z bossami? Ja tego nie rozumiem. Co to jest za blur w ogóle? Po co to jest? To jest tak głupie. Jeszcze mnie sieknął oczywiście. Gościu umrze już z godnością po prostu, bo naprawdę, wiesz co, w pierwszej części byłeś mocny, ale tutaj to... Jesteś po prostu leszczem i tyle mam do powiedzenia na ten temat. Aha, co ma to samo naprowadzające? Co jest do cholery? Dawaj Dante, wstawaj. Patrz, 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 jak się wkurzył z ogona mi przywalił, widziałeś? Dobra, wycofajmy się kawałek, bo nie wiem, co on zamierza. Aha, on nic nie zamierza, będzie po prostu sobie stał. No, jakby spoko, nie? Szanuję, robił tak każdy boss w tej grze, że po prostu sobie stał. Pan tu nie stał. Mam nadzieję, że starczy mi Devil Triggera do końca walki. Pozdrowienia z więzienia. Dobra, koniec misji. Jeju, na całe szczęście. Tak, 24 minuty robiłem tą misję. Tyle biegałem, aż znalazłem tą pieprzoną kulkę. Nawet jak skorzystałem z poradnika, to nie wiedziałem, gdzie ona dokładnie jest. Nie wiem, może to wynika z mojego po prostu debilizmu, ale tak było. Następna misja. Ja pierdzielę. Niech to się już kończy, błagam. Power up. Co my tu mamy? Nie wiem, to mnie nie interesuje. Bronie. Nie, tu chyba też nie będę nic ulepszać. Ewentualnie rakietnicę mógłbym ulepszyć, to by było spoko. Ale mamy też niebieską kulkę za 15 tysięcy. O tak, albo Devil Trigger sobie ulepszyć, bo życia mam w sumie sporo w miarę. Hem, co tu zrobić? Devil Trigger niech będzie. Dawaj. Trochę dłuższy się zawsze przyda. Znaczy, no, that's what she said. Dobra. I co teraz? Yeah.
A, ja muszę teraz w 3 minuty wybić tych przeciwników wszystkich. Aha, no to pozdro. Nie, Dante, rusz się, bo nie ma czasu, naprawdę. W sensie, tu jest mało tego czasu, muszę przyznać. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że chyba lepszym sposobem będzie wzięcie pistoletów tym razem. Nie zrobienie tego właśnie w ten sposób. Żeby tu zyskać jak najwięcej czasu w tym momencie. Dobra, wyłączę DT na razie, bo jest niepotrzebne i tak mi się już całe zużyło. No i dobra, lećmy dalej. Mam nadzieję, że zdążę, powiem wam szczerze, bo może być problem delikatny. Nie wiem, będę naparzał tymi pistoletami z prędkością dzika, może coś to da. Bo muszę przyznać, że tego czasu akurat jest naprawdę tutaj mało. Ta czasówka mnie mocno irytowała. Jak przechodziłem tą grę po raz pierwszy i liczyłem na to, że to będzie mój ostatni, ale... ale jak widać nie. No nie, no jeszcze wy, no jaja sobie robicie. Dobra, coś tam podostawał, nie ma źle. On jeszcze żyje, no żartujecie? Nie no, Andrzej, tak się nie bawimy. Andrzejek, za mną. No ja pierniczę, ile was tu jeszcze wyskoczy, panowie? Nie róbcie sobie jaj. Dawaj, Dante, siekaj. Dobra, dostał. Okej. Coś jeszcze? Nie no, to jest possible jakieś. No ile was tu jeszcze wyskoczy? Ja nie zdążę, słuchajcie, nie ma szans. Nie wydaje mi się, żebym teraz zdążył to zrobić. Kurde, jeszcze jakieś czasówki, zamiast po prostu otworzyć mi ten portal po walce z bossem. Oni jeszcze jakieś czasówki będą mi robić. Dawaj, Dante, szybciej! Dawaj, ile fabryka dała? End? Udało się. Dobra, mamy to. Dobrze, skacz w tę dziurę, Andrzej. A i koniec misji, no to jeszcze jedną sobie przejdziemy. Dobra, ocena S, świetnie, cudownie, wonder, kurde, full. Dawaj mi to. Myślę, że jeszcze jedną misję możemy sobie ogarnąć. Ale zapiszę sobie też gierkę jeszcze raz jak najbardziej, dobra. I jeszcze jedną sobie ogarniemy misję. Dobrze, misja 16, czyli w następnym odcinku będziemy mieć jeszcze dwie, więc podejrzewam, że zakończymy już kampanię Dantego. To dobra, nie ma co ulepszać, za mało kasy mam. Ależ epicki wyskok. Dobra, ruszajmy. No to co, chyba schodami na górę w takim razie. Matko, czy to jest ta misja 16 właśnie, ta ciesząca się bardzo złą sławą? Czy to jest ta misja chyba tak? Aż tam co ja pierdzielę, tu każda misja cieszy się złą sławą. Bo nie ma dobrej misji w tej grze. Ja czekaj, co ja mam tu teraz zrobić? Windą? A, po prostu do windy miałem podejść. Jakaż anielska muzyka się załączyła, jakbyśmy toczyli epicki bój z krwawą kozą. Czemu by nie? Dobrze, na szczęście już nie ma czasówki, to mnie bardzo cieszy, bo muszę przyznać, że nie jestem jakimś fanem czasówek w grach, nie lubię ich za bardzo. Już pomijając to, że nie lubię tej gry, to wiecie, to jakby... Nie jestem fanem po prostu czasówek, speedrunów i tak dalej. Lubię oglądać ogólnie, jak ktoś robi speedrun, bo to naprawdę wymaga niesamowitych umiejętności, ale... No ja nie jestem aż tak zręczny i zawsze czasówki nie tyle, że mnie stresują, co bardziej tak wiem, że pewnie nie przejdę ich za pierwszym razem. Co ty mnie dziabiesz tą ręką, ty Andrzej? Takie wiecie, poczucie, że nie przejdę ich za pierwszym podejściem itp. itd. I takie to tak zawsze nie tyle, że się stresuję, tylko bardziej tak się martwię, że nie przejdę ich od razu i będę się po prostu irytować później. Dobrze, wszyscy zarąbani.
szukać chłopa, nie stój tak jak ciule i lecimy. Dawaj mnie tą windą. Na szczęście tu jest winda, a nie to co w BF4. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym legendarnym streamie. No a teraz już jakby posiekajmy sobie po raz kolejny szkieletorki. Jej. A w sumie jakbym tu rakietnicą strzelił. Ma to jakiś potencjał, ale dobra, już zostawmy to. Która jest godzinka, ja muszę trochę czasu pilnować. Kiedyś jestem umówiony, ale nie, widzę, że... Dobra, mam jeszcze czas, myślę, że jeszcze jedną misję zdążymy faktycznie przejść. Chyba, że jest to ta misja, o której myślę, to szlak mnie trafi i chyba wyłączę tą grę, ale jeszcze zobaczymy. Dobra, proszę mnie tutaj. Oj, zaraza, to jest chyba ta misja, słuchajcie. To jest chyba ta misja, coś mi się wydaje. No dobra, no kiedyś ten moment musiał nadejść. No, możliwe, że to jest to. Dobrze, dobry wieczór, Polsko, witam. Oj, tak, to jest to zdecydowanie. No, ale tu będzie błądzenia, matko bosko. Dobrze, tam mamy jakieś gunwienko na górze. A jak ja mam tam wskoczyć? No tak to chyba nie. Okej, jestem. Ja, ona na górze jeszcze te kule działają. Możesz ty, dziadu. Dobra, dawaj to. Okej. To nas zaniesie bliżej demonicznego świata. I stąd w zasadzie możemy zawijać, nic więcej już tu chyba nie ma. Już nie będę szukał jakoś bardzo sekretów czy coś, nie ma sensu. Po prostu dobrnijmy. Dociągnijmy to do końca i tyle. No dobra, i co się teraz... to jest ta misja, to jest ta moja kochaniutka po prostu misja, przy której naprawdę już myślałem, że... pośle twórców na galerę. Dobra, czekajcie. Weźmy sobie rakietnicę. Ja się nie będę patyczkować. Potrzymam sobie kwadrat, postoję sobie w miejscu. Why not? Co ja się będę męczyć? No, no i tyle. I po sprawie, dobra. No, teraz lufa pytanie. Którędy tu trzeba iść? Bo to jest właśnie najgorsze w tej misji, moi drodzy, że tutaj będzie takie błądzenie, że nie wiadomo w zasadzie, gdzie się trzeba udać. Tu nieustannie będziemy po prostu... No, nie wiem, no niczym buszujący w zbożu, po prostu będziemy się kręcić dookoła, jak imbecyl. No może to ja jestem głupi i nie umiem grać tego etapu, nie wiem, ale... Ktokolwiek to projektował, to wiecie, co powinien robić. O, i tu mi się chyba udało przejść dobrze. Bo tu się zmieniła trochę sceneria. Także chyba idę dobrze. A ty, Andrzej, co, powtórka z rozrywki? Dobra, gotowy hija, jak to mówi Skorpion, i jedziemy no. Ale halo, halo, to trochę za dużo obrażeń przyjąłem na klatę, tu muszę przyznać. Dawaj, Dante, siekaj. Nie powiem, bardziej mi zależało na tym, żeby zabić te wilki, ale... O, shit. Pamiętajmy, że mam też złotego orba, także bez aż takiego ciśnienia. Aha. To mi zarąbał, wiecie co, nie, to tutaj nie odda. Pistoleciki? Niech będą pistoleciki. Ale ten rzut kamery to naprawdę mógł być trochę lepszy. Wow, 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 wow. Zrobiłem unik prosto w jego cios. Pozdro. Ja już nie widzę, kogo ja biję w ogóle, co tu się dzieje? O, zabiłem chyba wilka, nice, dobra. Znaczy, nie lubię za bardzo w grach zabijać wilków, szczerze mówiąc, bo... Nie wiem, jakoś tak lubię te zwierzęta, powiem wam. Jakoś tak, nie wiem, jakbym miał wskazać jakieś takie... swoje ulubione zwierzę faktycznie, to chyba byłby to wilk właśnie.
No nie dziabaj mnie ty, Ancymonie jeden. Dobra. No Dante, rupunik, jak cię proszę, no. Ciekawe, może te ataki gościu teraz się przyda w sumie rakietnica, poczekajcie. Missile launcher, dobra. No i tak sobie to będziemy przechodzić. Tam chyba zdrowie w ogóle podniosłem, także spoko. Nie podejdziesz, stary, nie ma. Ja pierdzielę, cudowna walka. No, to jakby pozdrawiam serdecznie. I co my tu otrzymaliśmy w tym momencie? Aha, kolejny tam demoniczny pomiot, znaczy przedmiot. I stąd tak naprawdę możemy już zawijać. Bo tu właśnie musieliśmy uzyskać ten sacrilege. Kurde, nie pamiętam dokładnego znaczenia, to była relikwia? Chyba relikwia. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Ale to wiecie, po prostu jak się nie używa słówek, to... No jest to naturalne, że się je zapomina. Dobrze. Na razie idziemy ok. Na razie nie zabłądziłem. Ale to nie jest jeszcze ten etap, gdzie można faktycznie zabłądzić. Dobra, no postójmy sobie z rakietnicą, jakby nie ma co się spinać za bardzo. Nie mogę, jaka fascynująca jest ta gra, po prostu stoisz i trzymasz kwadrat, nie? To jest jakby Devil May Cry 2 w pigułce. Dobra, chyba już. No dobrze, to co teraz tędy? No i właśnie, poczekajcie, żeby się tu teraz nie zgubić. Wydaje mi się, że skoro pokazały mi kuleczki drogę tutaj, to ja chyba muszę iść tu. Dobra, i tu mam jakieś nowe pomieszczenie, w którym nas jeszcze nie było, więc chyba faktycznie poszedłem dobrze. Trzeba naprawdę bardzo pilnować tych dróg, bo kurde... Zrobimy jeden błąd i można tu niesamowicie zabłądzić. Okej, jeszcze jedna koza się zrespiła. Otchłaniowa koza, bądź koza otchłani, bądź nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. No dobra, chyba wszyscy... A, jeszcze jeden! Się pojawił, kurde, nagle, tak znikąd. Demon jeden. Dawaj, umiera już tam. Dobra, dzięki, gościu. Dobrze, i uzyskaliśmy kolejną tą relikwię. Nazywajmy to sobie relikwia. No, winda nie działa, tak? Nie ma windy. Dobra, czyli muszę chyba teraz tu włożyć... Tak, dokładnie, dobra, idzie dobrze. Na razie nie zabłądziliśmy, także... jest to ogromny plus, bo mówię, bałem się tego naprawdę bardzo. Dobra, i teraz spokojnie, gdzie ja powinienem teraz ruszać? Stamtąd przyszedłem, więc raczej tędy. I co tutaj? Cholera wie. No mówię, tam z tyłu, tam stamtąd przyleźliśmy, więc to raczej nie tam, muszę się udać teraz. Dobra, na razie powybijam mi tych przeciwników, żeby oni mi nie przeszkadzali. W jakie teraz przejście się udać? To wygląda tak jakby... No tędy chyba, tak? No chyba tak, zobaczmy. No way, że ja się wróciłem na sam początek. Czy nie? A może nie? Czekaj, bo ja już... No właśnie, to jest ten moment, kiedy zaczynam się naprawdę mocno gubić, bo... Momencik, ja widziałem statuę z na... Nie, czekaj, co? Noż do cholery, ja się wróciłem na sam początek. No i to... no serio. To jest właśnie to, nie?
Ja nie wiem, co za debil po prostu w Capcomie na to wpadł, żeby tak to zaprojektować. Jest tak cholernie nieintuicyjny. Poczekajcie, czyli tam nie. No to muszę się wrócić w takim razie tu. I co, tędy? U nas chyba nie było. No gówno w dupie w Guadalupe, bo tutaj też już byłem. No dobrze, to cofnijmy się. No stąd też przylazłem. To co jest do cholery jasnej? Tędy może, o! Tu nas chyba nie było, słuchajcie. Nie wiem, być może to przejście? No tu nie kojarzę, żebyśmy byli. Nie, jestem chyba. Udało mi się. Dobra, nice. Mam to. Chyba się udało, słuchajcie. Chyba to jest to. Dobra, postrzelajmy sobie z rakietnicy, ale dobra, na całe szczęście bez jakichś tam większych komplikacji udało mi się znaleźć przejście. To się bardzo cieszę, bo naprawdę tutaj tak można pobłądzić. Ja pamiętam, jak przechodziłem grę po raz pierwszy, to... no, był problem z orientacją w terenie tutaj. No teraz przechodzę już drugi raz, więc on coś tam trochę więcej ogarniam, gdzie iść, gdzie nie iść, ale... No, ale tak, ta gra jest tak strasznie nieintuicyjna, to jest jej taki mankament chyba główny, wydaje mi się. Ona jest bardzo nieintuicyjna, no. Zaraz się okaże, że to jest tylko bonus, nie? No way, że to jest tylko bonus. Dobra, żartowałem. Nie znaleźliśmy przejścia. Pomiń mi to, bo to już widzieliśmy po prostu 100 razy. Co to w ogóle robi? Ten amulet. Gdzie to jest to? Aha, po prostu daje lód mi w Devil Triggerze. Dobra, lata mi to, czy będę bił lodem, czy dupą, czy pierdami, nie wiem, idźmy dalej. No i co teraz jakby, no? Co teraz? Do miasta którędy? Poczekajcie, skąd ja przylazłem? Ja jakby się cofnąć w ogóle tutaj? Nie, to jest korytarz, w którym się biłem z tym bossem. Ej, się zaczyna do cholery. Po prostu kocham tą misję naprawdę, całym serduszkiem. Dobra, czyli to byłem. Że byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Tego typu benz. Tu jakby... Nie, tutaj na pewno byłem, to pamiętam. Byłem, tu niszczyliśmy ten szajs. A może do windy po prostu? Poważnie? No jedziemy w górę, więc teoretycznie chyba dobrze. Ale w ogóle kto wymyślił, że biurowiec ma być jakimś światem demonów? Jakby kto na to wpadł? Gdzie tu jest epickość jakaś? Świat demonów w biurowcu, ty. No to przecież to każde korpo może takie być tak naprawdę, no. Myślę, że pracownicy w Microsoftie, czy tam w jakimś innym, nie wiem czym, Facebooku, czy Metaversie teraz, czy czym jeszcze innym wyglądają podobnie. Też takie demony. Dobra. Gdzie ja w końcu jestem, bo już się pogubiłem. Okej, kolejny epicki boss. Nie wiem, czy rakietnica mi tutaj odda.
kurczę, jak się ich atakował? Oni chyba jak byli złączeni, wiecie, w trójkę, to chyba dopiero wtedy można było im coś zrobić. Czemu jest taki blur na ekranie dziwny, jak się bije z bossami? To jest tak głupie. A nie, teraz tego mogę uderzyć. Może cały czas... A nie, ja chyba, wiecie co, mogę chyba bić tylko tego, który jest blisko. Ja już nie wiem, jak to działa. Dobra, poniszmy ten loot. Dante, naparzaj, naparzaj, naparzaj. To jest teraz dobra okazja. Au, au, au. Tylko żeby nie zginąć. Bo nie przeżyję tego, jak zginiemy. Łe, łe, łe. Dobra, lufa mu w twarz. Nie, to nic nie dało teraz. Dobra, ostrożnie. Lepiej chyba, ale w ogóle co to jest za boss? Jakieś trzy latające mordy. Nie wiem, ta gra jest dziwaczna. Gra jest po prostu dziwaczna. Ta gra jest najzwyczajniej w świecie dziwaczna. Jak się złączą, trzeba będzie Devil Trigger użyć. Rozwalmy sobie te sople. No, potknął mnie ogniem, nie? W sensie, potknąłem się na ogniu. Ja pierdzielę, po prostu pozdrawiam serdecznie. Dobra, ATT i lecimy. Do skutku, do skutku. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, 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 okej. Dobra. Połowa paska zeszła. No dawaj, dawaj, rozdzielę się tam. Ty tam, Pitagorasie jeden. No ile te pi... No co to w ogóle? Co jest tu? Gościu, nie przeginaj pały. Nie, tak go nie uderzę, nie ma szans. Ale ten blur jest tak dziwaczny, jak się bijemy, naprawdę. Ja nie rozumiem, po co to zostało dodane. Nie wiem, czy to tak na YouTubie widać, ale to rozmycie jest takie... Nie wiem, dziwne to jest, no nie wiem po co, jakby po prostu, no. Gdzie my w ogóle też jesteśmy? W jakiejś, nie wiem, krainie, nie wiem, demonicznych gamoni. O, ale teraz dostał ładnie. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. I chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, dawaj, 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 starczy nam, musimy teraz. Dawaj! Jeszcze! Jest! No, elegancko. Dobra, i tu mamy koniec misji. I wiecie co, moi drodzy? Myślę, że ostatnimi dwoma misjami zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja już nie będę tu przedłużać, bo i tak nam odcinek bardzo się przedłużył, więc już może damy sobie spokój. Myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek, a w następnym już właśnie przejdziemy sobie kampanię Dantego i być może, jeśli starczy czasu, to zabierzemy się także za pierwszą być może misję w kampanii Lucy, ale dobra, to jeszcze zobaczymy. Tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Devil May Cry 2. Na razie.